To jest chyba największe dzieło, które przyniosło błogosławieństwo dla całego świata. Że nam wychował Ojca Świętego. Że kiedyś zdecydował, że ten chłopiec napotkany w Wadowicach przy składaniu życzeń, Karol, który nie myślał o seminarium, a poszedł na polonistykę, na uniwersytet, że potem, gdy trafił do seminarium, został natychmiast w to okupacyjne, tajne seminarium przyjęty, a potem otoczony wszystkim, co osobowość kardynała mogła mu dać, i że poszedł w tę współczesność polską i w świat jako papież. Mnie wyświęcił na kapłana. Pierwszego listopada 1946 roku w kaplicy swojej, której potem ja też byłem, rezydowałem na franciszkańskiej. Niezapomniana postać.